Cześć. W miejscu, w którym jesteśmy, możecie spotkać wielu znanych sportowców, zawodników trójboju siłowego, kulturystów, a także znanych youtuberów. Dzisiaj w Gym El Toro w Sosnowcu czas na trzy najlepsze ćwiczenia na mocny core. Łapa w górę i zaczynamy. Pozycja wyjściowa to klasyczny podpór przodem. Brzuch i pośladki mocno napięte, dłonie pod barkami. Ruch rozpoczynamy od ułożenia jednego przedramienia na podłodze, następnie drugiego do pozycji podporu na przedramionach. Następnie kładziemy jedną dłoń i prostujemy ramię w łokciu, po czym wykonujemy to samo na drugą stronę, powracając do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy parzystą ilość powtórzeń, zmieniając rękę inicjującą ruch. Wbrew pozorom, to ćwiczenie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Do podporu wychodzimy z pozycji leżenia bokiem, z łokciem poniżej barku. Unosimy biodro, napinając jednocześnie pośladki. Naszym celem jest jedna linia ciała od barku przez biodro po kostki. Co ważne, ta linia powinna być osiągnięta także, gdy popatrzymy na naszą sylwetkę z góry. Nie chcemy zostawić bioder z tyłu. Przyjmujemy pozycję leżenia tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawie biodrowym i kolanowym do 90 stopni. Piłkę opieramy o uda i przytrzymujemy kończynami górnymi wyprostowanymi w stawach łokciowych. Cały czas utrzymując kręgosłup przy ziemi i nie wypinając brzucha. Bierzemy wdech i wykonujemy wznos prawej ręki za głowę. W tym samym czasie prostujemy lewą nogę i zbliżamy ją do podłoża. Na wydechu wracamy kończynami do pozycji przy piłce, a następnie powtarzamy ruch dla drugiej strony. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.